Pieniądze na przebudowę skrzyżowania Maratońska-Dębowa zostały zabezpieczone już w listopadzie 2021 roku. Chodzi o 3,5 miliona złotych. W styczniu 2022 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zwrócił się do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła o wydanie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Jest ono potrzebne do ogłoszenia przetargu. Do dziś jednak tego dokumentu nie ma. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą. Liczymy, że nastąpi to jak najszybciej. W ciągu najbliższych kilku dni odbędzie się spotkanie, powiedział nam Dawid Puton, rzecznik MZDiK w Radomiu. Sytuacja ta jednak nie wyjaśnia, czy przetarg i jego rozstrzygnięcie będą ogłoszone jeszcze w tym roku. A jeśli nie będą, to czy zabezpieczone pieniądze zostaną przeniesione? Przypomnijmy, parę lat temu parafia świętego Wacława w Radomiu za 50 tysięcy złotych odsprzedała miastu działkę przy ulicy Dębowej. Znajdowała się ona na terenie cmentarza rzymskokatolickiego i była potrzebna, by przebudować newralgiczne i niebezpieczne skrzyżowanie. By wyrównać strefę cmentarza, nekropolia odkupiła z kolei od miasta dwie działki o powierzchni 33 arów. Koszt to ponad 180 tysięcy złotych. Dla poprawy bezpieczeństwa ma się zmienić organizacja ruchu i wybudowany prawoskręt. Na ulicy Maratońskiej dobiega także końca druga inwestycja. To budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ulicą Podhalańską.